Witam na kanale Zielona Alternatywa. Na dzisiejszym filmie będzie m.in. o łubinach i o perzu, czyli tematach, które najczęściej pojawiają się ostatnio w komentarzach. Zapraszam. Jeśli chodzi o łubiny, to nadal to są moje ulubione byliny. Aktualnie przekwitają, ale w ciągu ostatnich 2 tygodni naprawdę to był niesamowity widok. Ja staram się, żeby było ich w moim ogrodzie jak najwięcej i dbam o siewki, dbam o te rośliny, które mam. Ale niestety, jeżeli ktoś mi się zapyta, jaka jest recepta na to, żeby dobrze rosły i dobrze wyglądały, to ja takiej recepty nie mam, dlatego że jakbym się nie starała, wydaje mi się, że łubiny są mimo wszystko dosyć kapryśne. I to, że jest ich u mnie dużo w ogrodzie, wynika przede wszystkim z faktu, że ja dbam i pielęgnuję wszystkie siewki. Porównałam film z ubiegłego roku, który nagrałam pod koniec maja i okazuje się już tak wstępnie, że te rośliny, które były pokazywane na filmie właśnie ubiegłorocznym, nie wszystkie przetrwały, nie wszystkie kwitną w tym roku. Akurat na tym ujęciu, które pokazuję teraz, wydaje mi się, że większość przetrwała. Nie jestem w stanie zliczyć i porównać tak jeden do jednego, zresztą to nie miałoby sensu, ale w innym miejscu ogrodu, które pokazywałam akurat rok temu, gdzie było bardzo dużo fioletowych i granatowych łubinów, teraz zostało ich chyba tylko 5. Tak więc ja się bardzo staram, żeby one dobrze rosły, ale ja przynajmniej nie mam recepty na to, żeby one się co roku jednakowo udawały i wydaje mi się, że taka recepta po prostu nie istnieje. Kiedyś łubiny miały reputację bylin długowiecznych i one są kojarzone z tak zwanymi babcinymi ogródkami. Kiedyś w każdym wiejskim ogrodzie były łubiny i one były traktowane jako rośliny długowieczne, czyli takie, które przez bardzo wiele lat kwitną, które nie wymagają odmładzania. I ja kiedyś w sklepie ogrodniczym pytałam się właśnie, jak to jest z tymi łubinami, bo one nie chciały u mnie rosnąć i uzyskałam taką odpowiedź, że te łubiny, które teraz mamy w ogrodach, te, które są dostępne w sklepach, one nie mają już takich cech długowieczności, dlatego że są trochę zmodyfikowane genetycznie i one po prostu po kilku latach czy po roku nawet mogą wyginąć. Dlatego o ile ja właśnie te rośliny bardzo lubię i bardzo o nie dbam, to liczę się z tym, że co roku może być właśnie jakaś niespodzianka i że one mogą się niezbyt dobrze udać. Ale przez to, że u mnie tych roślin jest stosunkowo dużo, to wydaje mi się, że następuje taka automatyczna wymiana pokoleniowa. Więc niektóre starsze rzeczywiście giną, ale pojawiają się też nowe, młodsze. Więc mimo wszystko jakaś ta ciągłość tej całej mojej populacji łubinów zostaje zachowana. Teraz moje łubiny już przekwitają i za kilka dni trzeba będzie zrobić kosmetykę na rabatach. Z tego co zauważyłam, niektóre mogą kwitnąć tydzień czy nawet 2 tygodnie wcześniej niż pozostałe, ale ten efekt skali najlepszy jest właśnie tak mniej więcej pod koniec maja, kiedy większość tych najbardziej pospolitych, czyli fioletowych i granatowych kwitnie. U mnie te kolory są dosyć zróżnicowane. Najbardziej zależy mi na przykład na białym, na żółtym, ale ich mam stosunkowo mało. Najwięcej właśnie łubinów jest w tych kolorach chłodnych, czyli można powiedzieć, że to są pochodne tych najstarszych, najbardziej pospolitych, babciowych łubinów. Jeśli chodzi o glebę, na której rosną moje łubiny, no to jest glina, ale w różnych miejscach mojego ogrodu to podłoże jest trochę inne, bo tutaj częściowo było pole uprawne, w innych miejscach był przejazd, na skarpie to już w ogóle tam był zagajnik, więc działkę mam stosunkowo niedużą, ale w różnych miejscach te warunki glebowe są dosyć zróżnicowane, a w przypadku łubinów wydaje mi się, że gleba nie ma aż tak dużego znaczenia. No u mnie właśnie to jest gleba gliniasta, ale wydaje mi się, że trzeba przyjąć, że bez względu na to, jakie jest podłoże w ogrodzie, to po prostu łubiny mają taką tendencję, że one mogą po prostu znikać. Ja już mówiłam na poprzednich filmach o tym, że na początku zakładania mojego ogrodu kupiłam kilkanaście co najmniej sadzonek kwitnących w doniczkach i to były rośliny z centrum ogrodniczego i po roku czy po dwóch właściwie żaden łubin z tej serii mi nie został, bo właśnie one u mnie zaczęły chorować i później musiałam przerzucić się na łubiny albo
z własnych nasion albo z nasion kupowanych. Dodatkowo jeszcze wtedy przywiozłam kilka sadzonek od mojej mamy i to jest początek tych moich lubinów fioletowych i granatowych, bo takie lubiny miała moja mama i częściowo przetrwały, częściowo nie. Ale jeżeli chodzi o moje źródła pozyskiwania lubinów, to ja już po prostu przestałam kupować w sklepach ogrodniczych. Bo nawet ostatnio zauważyłam, że trochę pojawiają się w sprzedaży, co kiedyś było rzadkością, bo ciężko było w ogóle spotkać lubinę. Teraz one są w sprzedaży i ładnie wyglądają, bo są takie wypasione, takie pękate właśnie też w kolorach białych czy żółtych, które zawsze mnie najbardziej interesują. Ale mimo wszystko stwierdziłam, że nie będę kupowała, bo one u mnie mają najmniejszą szansę na przetrwanie. Tak więc albo radziłabym brać od kogoś sadzonki na zasadzie właśnie ukopania albo jakiś siewek, ale przede wszystkim radziłabym, żeby dbać o własne siewki w ogrodzie. Dlatego teraz ja nie śpieszę się z wycinaniem tych kwiatostanów, pomimo że one już z każdym dniem będą coraz gorzej wyglądały, ale jeżeli chcę mieć nasiona, no to muszę przynajmniej część tych kwiatostanów zostawić, żeby nasiona dojrzały, no i żeby była jakaś szansa na samosiejki. Samosiejki pojawiają się bardzo często w niekontrolowany sposób w różnych miejscach, ale no największa szansa na samosiejki jest w pobliżu starych roślin. Więc na wiosnę, kiedy lubiny wychodzą z ziemi, warto obserwować, czy nie wyrastają jakieś młode rośliny. Dużą zaletą lubinów jest to, że one stosunkowo szybko zaczynają się zielenić. Wiele bylin jeszcze jest uśpionych, jeszcze nie zaczyna swojego wzrostu, a lubiny już są zielone, więc wtedy bardzo łatwo zauważyć, ile mamy roślin po zimie i czy są jakieś nowe. A jeżeli chodzi właśnie o dbanie o moje siewki, no to staram się, żeby część tych nasion dojrzała na krzakach. No ale wiadomo, że ten efekt estetyczny też jest ważny. Jeżeli mam duże połacie lubinów w niektórych miejscach, to gdybym zostawiła wszystkie te nasienniki, no to słabo by wyglądało. Więc myślę, że tak jutro, pojutrze wytnę część tych kwiatostanów, które najgorzej wygląda, ale docelowo na każdym krzaku zostawię kilka, w zależności od tego, czy jest duży krzak, czy nie. Kilka to znaczy 2, 3, 5 takich oto fragmentów kwiatostanów, żeby te nasiona mogły się dojrzeć. I to zwykle jest w takich miejscach, które są mało widoczne, więc ostatecznie wszystkie kwiatostany kiedyś tam będą wycięte, ale przynajmniej w tej pierwszej fazie zostawię kilka na krzaku właśnie takich zwykle uciętych w połowie pędów i one tam gdzieś schowane będą się dojrzewały i z tych nasion prawdopodobnie będą jakieś siewki. Tak zostawione nasienniki też w sumie nieźle wyglądają, więc jeżeli jest jakieś schowane miejsce, to spokojnie można zostawić i później zdarza się, że kiedy ja ostatecznie wycinam, ale to jeszcze minie z miesiąc, kiedy one będą całkowicie uschnięte, to część się osypie, ale jeżeli ja wycinam później całkowicie te badyle, żeby w ogóle nie straszyły, to ja albo te nasiona zostawię tutaj, po prostu one tutaj będą leżały w pobliżu krzaków, żebym mogła namierzyć bardzo łatwo siewki, albo te wszystkie później wycięte nasienniki wynoszę w jakieś jedno miejsce i wtedy wiem, że tam mogę spodziewać się nowych roślin w przyszłości. To jest właśnie jedno z takich miejsc, gdzie w ubiegłym roku wysypałam nasienniki lubinów. Ja czasem je po prostu zostawiam na ziemi, czasem lekko przykrywam ziemią, ale jeżeli jakieś nasionko ma wolę przetrwania, to pod przykryciem czy bez przykrycia na pewno sobie poradzi. No więc rok temu tutaj wysypałam te ucięte stare badylki. No i właśnie to jest efekt z ubiegłego roku. Nie wiem, jakie to będą kolory, ale to ma znaczenie drugorzędne. Ale trzeba się będzie śpieszyć z przesadzeniem, dlatego że lubiny bardzo szybko powiększają swój korzeń. To jest korzeń palowy, bardzo głęboki, mało korzeni włoskowatych. I im większe rośliny, tym trudniej jest przesadzać, bo one bardzo źle znoszą przesadzanie. Więc teraz u mnie na szczęście kilka dni z rzędu był deszcz i wreszcie można wbić łopatę. Postaram się te siewki poprzenosić w miejsca docelowe i po prostu uzupełnić te moje starsze rabaty. Bo w porównaniu z ubiegłym rokiem, no zauważyłam, że niestety część tych lubinów wypadło. No ale dzięki temu, że mam własne siewki, no zapewniono mam jakąś ciągłość. Więc tam, gdzie uważam, że trzeba by
wprowadzić jakieś rośliny, to wykorzystuję moje własne. Jeżeli chodzi o siew nasion kupnych, to zdarzało mi się w poprzednich latach, właściwie co roku kupowałam torebkę czy też kilka torebek nasion lubinów i siałam w warzywniaku i one tam właśnie na grządkach wschodziły i później wiedziałam, czy coś z nich będzie, czy nie. Czasem wzeszły wszystkie, czasem żadna roślina nie wzeszła. W tym roku w ogóle nie siałam, więc tegoroczne uzupełnianie rabat to będzie tylko i wyłącznie w oparciu o moje samosiejki albo właśnie takie wysiewy na tych moich mini pryzmach. Rabata z łubinami jeszcze wygląda kolorowo, ale to już jest faza przekwitania, więc z każdym dniem te nasadzenia będą wyglądały coraz gorzej. Trzeba będzie już tutaj przeprowadzać kosmetykę i stopniowo wycinać te kwiatostany. Jeżeli chodzi o zestawienia z łubinami, to niewątpliwie jednym z bardziej udanych jest połączenie czosnków ozdobnych i łubinów, ale u mnie roślin cebulowych jest dosyć mało, więc czosnki występują symbolicznie, ale zauważyłam, że jest to takie dosyć modne ostatnio połączenie właśnie czosnków z bylinami późnej wiosny czy też wczesnego lata, a u mnie to są przede wszystkim łubiny. Najbardziej sprawdzoną rośliną, wypełniaczem i sąsiadem dla łubinów teraz jest u mnie knautia macedońska, czyli świerzbnica. Właśnie polska nazwa to jest świerzbnica, ale ponieważ te wszystkie polskie nazwy są takie szeleszczące, więc ja jakoś mówię zawsze na nią knautia. Knautia macedońska u mnie sieje się i ja co roku mam dużo własnych roślin, które też przesadzam. Uzupełniam nimi swoje rabaty i jak dla mnie to jest fajny efekt kolorystyczny właśnie pod koniec maja, na początku czerwca, bo daje taki bardzo intensywny, buraczkowy kolor. Z bliska te kwiaty przypominają trochę dryakiew. Nie wiem, czy one są ze sobą powiązane rodzinnie, czy nie, ale ta knautia macedońska jest dosyć wysoka, czasem może się pokładać, co może być też problemem, ale jeżeli posadzimy ją na przykład w sąsiedztwie łubinów, to ona potrafi się bardzo ładnie oprzeć o łubiny, o inne wyższe rośliny i utrzymuje w miarę pion. Knautię macedońską też wykorzystuje na bukiety i to jest fajny taki rozweselacz do zielonych bukietów. A wracając jeszcze do czosnków ozdobnych, no to na pewno jest to bardzo dobre urozmaicenie rabat bylinowych, szczególnie takich jak moje, czyli które będą kwitły w lipcu i w sierpniu i na razie jest bardzo zielono. Zielony kolor u mnie dominuje i łubiny właśnie, czy też knautia macedońska, to są pierwsze byliny, które dopiero dają jakiś kolor. Jeszcze jest baptysja, amsonia, niektóre rdesty, ale ogólnie cały czas ja czekam na tą główną fazę kwitnienia, więc na pewno czosnki ozdobne stanowią bardzo fajne urozmaicenie. Z tym, że tak jak powiedziałam wcześniej, no ja czosnków mam dosyć mało, bo na razie jeszcze nie inwestuję w rośliny cebulowe, ale takie akcenty kolorystyczne powodują, że rabata jest bardzo atrakcyjna. A w sąsiedztwie łubinów, przy takiej zbliżonej palecie kolorów, też wygląda to bardzo dobrze. Ale o ile nie kupuję dużo roślin cebulowych, wręcz one występują u mnie symboliczne, to chyba jestem pionierką w wykorzystaniu szczypiorku w ogródku. I on rośnie u mnie tutaj kilka lat. Rozsadziłam te wszystkie rośliny z jednej sadzonki, która rosła na moim warzywniaku w ogrodzie ziołowym właściwie. I z tej jednej sadzonki rozmnożyłam na początku takie niteczki, a teraz to już są kępy. Szczypiorek pięknie kwitnie, jest miododajny, jest tutaj masa owadów. Przede wszystkim wygląda fajnie i jeszcze kilka lat temu, kiedy nie miałam takich szlachetnych czosnków ozdobnych, to był jedyny czosnek, który tutaj u mnie kwitł, więc wyglądał tak sobie pospolicie. A teraz właściwie, kiedy dosadziłam te ogromne kule czosnków i one kwitną w sąsiedztwie, to wydaje mi się, że nawet ten szczypiorek nabrał trochę szlachetności i wydaje się, jakby był kolejnym gatunkowym czosnkiem. Drugi temat na dziś to pesz.
pojawia się bardzo często w komentarzach. Mam pytania, jak sobie radzę z perzem. Odpowiedź jest prosta, ja sobie z tym perzem po prostu nie radzę. Tutaj akurat pokazuję mój przejazd, który obsiany jest koniczyną białą, ale koniczyna bardzo opornie wschodzi. Na szczęście ostatnio był deszcz, więc liczę, że w ciągu najbliższego tygodnia ona wystartuje, ale oczywiście chwasty wykorzystały to. Więc mam tutaj całą gamę wszystkich chwastów, które w ogóle znam. Między innymi jest perz. Jeżeli chodzi o perz, to jest jednym z najgorszych do pozbycia się, no bo rozmnaża się przez kłącza. Jeżeli wydziabiemy to, co jest na górze, to te kłącza spokojnie odbijają. Podobny jest podagrycznik, ale wydaje mi się, że pozbyłam się go na początku. Podobnie jest z pokrzywami, ale pokrzywy aż tak bardzo się nie rozłażą, powiedzmy, po ogrodzie. Więc jeżeli chodzi o chwasty, to perz jest moją największą udręką. Na rabatach ozdobnych w miarę się pozbyłam, to znaczy on nie jest aż tak uciążliwy, ale mam straszny problem z perzem w warzywniaku. I dostało mi się w komentarzach po filmie, który opublikowałam na wiosnę, gdzie mówiłam o tym, że stosuję chemię na perz. No i cóż, no nie będę się wypierać, bo ja rzeczywiście glifosatu czasem trochę używam, ale to są sytuacje takie dosyć wyjątkowe. I używam w ogródku ozdobnym, tam gdzie powiedzmy jest bezpiecznie dla roślin, które po prostu nie są spożywane. I zdaję sobie sprawę, że oczywiście glifosat ma wiele cech negatywnych. Właściwie no, już dawno powinien być wycofany, ale nie jest. Ja używam go rzadko, używam go ostrożnie. W ogóle nie używam w warzywniaku, więc w tym warzywniaku mam problem, bo muszę się go pozbywać mechanicznie. Tak więc jeżeli chodzi o perz, różne są metody. Niektórzy używają liści i też dostałam super komentarze właśnie, że można robić z niego napary, o czym nie wiedziałam, więc może skorzystam. Ale jeżeli chodzi o to, co robię z perzem, no to staram się trochę wyrywać. Wczoraj trochę plewiłam moje warzywka. To jest marchew, jeszcze nie oplewiona. Właśnie ciężko tutaj zauważyć marchew, bo cała grządka zdominowana jest przez chwasty. Jest to m.in. perz, jest oset, czyli cała plejada tutaj gwiazd, jeżeli chodzi o chwasty. No i właśnie moja praca polega przede wszystkim na tym, że wyrywam, co oznacza, że część warzyw też może zostać uszkodzonych. Ostatnio kilka dni z rzędu był deszcz, ale wcześniej było bardzo sucho, więc kiedy zasiałam warzywa, to one bardzo słabo wschodziły i nadal te wschody są takie średnie, więc z jednej strony chciałoby się już oplewić, ale z drugiej strony nie chcę jeszcze naruszać tych rządków, żeby nie uszkodzić nasion, więc jeszcze chwilę poczekam. Ale jeżeli chodzi o moje warzywa, to tak to zwykle wygląda, że więcej jest chwastów przynajmniej o tej porze roku niż moich warzyw, więc z tym perzem naprawdę mam problem. No ale właśnie jeżeli chodzi o mnie, to mechaniczne wyrywanie to jest jedyna metoda, jeżeli chodzi o warzywa. W przypadku tych miejsc, gdzie mam drzewka owocowe, gdzie mam też jakieś truskawki czy maliny, to też glifosatu nie używam, więc tam też to wszystko jest przerośnięte perzem. Ale w przypadku truskawek jest to też pewnego rodzaju plus, dlatego że musiałabym chronić truskawki przed ptakami, które by mi wydziobywały owoca, jeżeli one są przerośnięte chwastem. To wygląda to strasznie, niechlujnie i to w zasadzie jest obciach dla ogrodnika, ale przynajmniej owoce ocaleją, bo są schowane między chwastami, więc zawsze jakiś tam plus można znaleźć, nawet w tych wszystkich minusach. No ale tutaj w warzywniaku, wczoraj moim opielaczem oplewiłam międzyrzędzia, no ale ten perz widać, to będzie masakra przez cały sezon, ale przynajmniej ja nie widzę innej metody jak tylko plewienie. Więc w temacie perzu, no można powiedzieć, nie mam za wiele do powiedzenia, oprócz tego, że jest u mnie go bardzo dużo i to, że na niektórych kadrach jest on niewidoczny, no to jest efekt właśnie tej mojej ciągłej walki, która chyba jest walką niekończącą się. I na koniec jeszcze kilka słów o chryzantemach, które hoduję z myślą o dekoracjach na Wszystkich Świętych. Zrobiłam na temat chryzantem kilka filmów, więc tutaj nie będę się powtarzać, jeżeli chodzi o ten cały cykl uprawy, bo on się nie zmienia. Więc w tym roku na wiosnę rozmnożyłam moje sadzonki i z gruntu, i też te, które były przywiezione
z cmentarza w ubiegłym roku, rozmnożyłam i posadziłam do doniczek. To był kwiecień, czyli taka standardowa pora, ale niestety później były przymrozki i te sadzonki obmarzły, więc one nadal sobie rosną, ale to, co pokazuję teraz, to moje rozsadzanie z wczoraj, czyli koniec maja, a ja rozsadzam chryzantemy, co jest nowością u mnie, ale już wyjaśniam, o co chodzi. Na wiosnę, kiedy sprawdzałam jakość moich chryzantem, które były przywiezione w listopadzie i które wsadziłam do gruntu, no to się okazało, że część odrasta, część nie. I w momencie, kiedy już nadeszła pora na rozsadzanie i na produkowanie tych nowych roślin, uznałam, że wykorzystam rośliny, które są u mnie w ogródku, te wieloletnie, takie dosyć duże karpy. Więc to, co miałam rozmnożyć, rozmnożyłam i one rosną w doniczkach. A te wszystkie, które właśnie przezimowały u mnie w gruncie, one były takie niezbyt dobrze wyglądające i słabo odrastające albo wcale odrastające, uznałam, że będę obserwować i zobaczę, co się będzie z nimi działo. I okazało się, że one bardzo późno po prostu zaczęły się zielenić. I to, co teraz pokazuję, to są rośliny właśnie przywiezione w listopadzie ubiegłego roku z cmentarza, takie starocie do wyrzucenia, wsadziłam w pole właśnie i na wiosnę wydawało mi się, że ta zima im zaszkodziła, że coś jest nie tak, ale one po prostu bardzo późno wystartowały. Więc wczoraj akurat wilgotna ziemia po deszczu, stwierdziłam, że spróbuję jeszcze rozmnożyć i chyba mam dodatkowych 10 chryzantem, które posadziłam w taki klasyczny, można powiedzieć, dla siebie sposób, czyli wykopany dołek, w dołek doniczka i do doniczki właśnie sadzonka. Troszkę nawozu podlałam, trzeba będzie to tylko jeszcze wyrównać, więc to jest kolejna seria moich chryzantem. No i właśnie okazuje się, że każdy sezon jest trochę inny, bo zwykle w kwietniu wszystkie chryzantemy były zielone, wszystkie miały czapki, a w tym roku właśnie te najmłodsze, te zeszłoroczne, które być może były zmaltretowane właśnie w doniczkach, one potrzebowały więcej czasu, więc jeżeli ktoś na wiosnę ocenia stan swoich roślin i myśli, że już nic z nich nie będzie, czasem warto poczekać, bo ja też rozmawiam z niektórymi osobami, na przykład z moją sąsiadką, która przywozi właśnie stare chryzantemy z cmentarza, wsadza, a później mówi, że na wiosnę one wszystkie przemarzły i wyrzuciła. Gdybym ja tak zrobiła w kwietniu, to też nic by z nich nie było. Ja po prostu zostawiłam. One potrzebowały więcej czasu i właśnie się zazieleniły. I teraz wydaje mi się, że już dogoniły te wcześniejsze, a jak się okazało, właśnie ta moja pierwsza tura chryzantem była trochę porażona przez przymrozek, więc no, pewnie nie wszystkie będą super idealne, ale ponieważ mam ich więcej niż planowałam, to te, które będą najładniejsze, będą wykorzystane. Więc kolejna nauczka, po prostu no, nie trzeba jakoś skreślać roślin. Ja też czasem się zastanawiam, co się dzieje, czy coś źle zrobiłam, czy może właśnie przemarzły, czy może się przesuszyły, a czasem po prostu warto dać szansę roślinom poczekać, bo one czasem potrzebują trochę więcej czasu. I to tyle na dzisiaj. Powoli zaczyna się w ogrodzie bylinowym szał kwitnienia. Na razie jeszcze czekam na moje byliny lipca i sierpnia, ale w międzyczasie i tak już mam trochę koloru, czy to z łubinów, czy z knauti, z irysów. Czyściec też całkiem fajnie wygląda. Teraz już zaczyna się bardzo intensywny czas w ogrodzie. Te wybuchy, które słychać w tle, no to jest odstraszanie ptaków w czereśniach. Na szczęście na razie jeszcze daleko ode mnie, ale myślę, że to się zmieni. Można zawału dostać. Więc z jednej strony taki przyjemny czas dla ogrodników, ciepło, rośliny kwitnące, można sobie posiedzieć w ogrodzie, ale dookoła no właśnie wybuchy, a poza tym non-stop pryskanie sadów, więc trochę plusy, trochę minusy. Jeżeli chodzi o mój ogród, ja nadal będę zajmować się przede wszystkim plewieniem, trzeba będzie też porządkować przekwitłe byliny i na pewno będzie co robić i będę zdawała relacje. Do zobaczenia.